Witajcie, dzisiaj Wam pokażemy, jak osadzać łoża różnego rodzaju pod maszynę. Tutaj w formie miniaturowej, oczywiście te ukształtka będzie nam za to służyć. Głównie chodzi o to, żeby tą masą, czyli AL lub najczęściej będzie FE21, elementy przymocować oraz wypoziomować, no to bo do maszyny, którą potrzebujemy. Używamy do wypełniania i przyklejania tego typu rzeczy zawsze tego typu kleje, ponieważ one mają bardzo dużą siłę na ścisk. Całość, jak zobaczycie tutaj na filmie, jak szlifuję, musi zostać przeszlifowana, czy to tarczą, czy najlepiej frezem, tak żeby była bardzo mocno chropowata, czy to od spodu, czy po bokach też, oraz powierzchnia także musi być przeszlifowana. Tutaj akurat mamy stary klej, na który także możemy, jeżeli nie ma luźnych elementów, cząstek, to wtedy także nie ma problemu z tym, żeby na to osadzić. I teraz ważne jest to, żeby najlepiej co do zasady nie brać jako tarczę, ponieważ tarcza, która ma papier ścierny, ona będzie tą powierzchnię, no nie zrobi takich punktów zaczepu, jak są potrzebne. Najlepiej jest po prostu diaks. W tym wypadku akurat mamy mały, ale wiadomo, większy sprzęt, lub wkrętarka, gdzie mamy sam frez jest o wiele większy, tak żeby były te punkty zaczepu. Pamiętajcie o tym, żeby i łoże oraz te wszystkie elementy, które będziemy kleić, najpierw umyjemy, dopiero później szlifujemy i później jeszcze raz odtłuszczamy, tak żeby luźne cząstki, oczywiście powietrze też się przyda, jakieś, które by zostały akurat, no tutaj z metalu nie, ale jeżeli to będzie jakiś element tam, który jest, czy to metal skorodowany, no to także trzeba to wyczyścić całość. Ok. Całość mamy tu przygotowaną. No to teraz zostaje wymieszanie kleju. Dobra. Ja tutaj biorę wersję aluminium, ten AL21. Co do zasady nie będziecie robić AL21, chyba że będą to jakieś nietypowe elementy, ale zasada jest ta sama, czy to będzie AL czy FE21. Pamiętajcie o tym, AL 4:1, FE, czyli to co standardowo będziemy brać, 3:1, tak? Podkładka, jak jej nie używaliście wcześniej, czy używaliście, a jest zabrudzona, także odtłuszczenie tego, składnik A jako utwardzacz, B jako baza, 4:1. Pamiętajcie o tym, że bazę, czyli komponent A, przy każdych tego typu klejach zawsze należy najpierw wymieszać i dopiero później odmierzać proporcje. Zobaczcie, tego typu masy, wszystkie płynne składniki zawsze się oddzielają. Ok, my w tym wypadku sobie weźmiemy połowę, znaczy całość z tego, także my tutaj tego odmierzać nie będziemy. Dopiero tak wymieszaną bazę możemy użyć do połączenia z utwardzaczem, nie wcześniej. Zobaczcie, ona musi się ładnie po chwili robić taka ślizga, taka świecąca. To znaczy, że te płynne składniki się połączyły, czyli mieszamy około tych 1-2 minuty. W opakowaniu większych będzie to łatwiej, w małych no to są tak naprawdę jednorazówki, chyba że sobie rzeczywiście tak wymieszacie i z powrotem przełożycie, no to rozdzielcie to sobie na dwie części na przykład. Bierzemy drugi składnik, utwardzacz. Pamiętajcie o tym, że bierzemy zawsze nowy patyczek do tego. Oczywiście w tym wypadku nie ma to znaczenia, bo urabiam wszystko, ale normalnie nowy patyk, czy z drugiej strony szpachelka, co tam macie, że tak powiem, pod ręką do mieszania. Teraz mieszam bardzo dokładnie, czyli dobre 2-3 minuty, tak żeby wszystkie składniki, to znaczy cała ta porcja się dobrze połączyła. Zobaczcie, ona się troszkę luźniejsza oczywiście zrobi, bo utwardzacz jest, ma mniejszą gęstość. Jeżeli chcielibyśmy taką mieszankę, by stała się bardziej płynna, to oczywiście możemy ją teraz podgrzać, czyli jakaś tam opalarka 80-100 stopni w domowych warunkach. Jakbyście mieli coś do zrobienia, to nawet suszarka, no ale to tylko na takich małych elementach. I teraz możecie zobaczyć, ile to jest porcja tutaj w momencie AL21 to jest 30 ml, FE21 to jest też 30 ml, ale 100 g. Tak wygląda ta mała porcja. I teraz przechodzimy do najważniejszego. Tego typu produkty ze względu na swoją gęstość muszą być odpowiednio nakładane. Nie mogę sobie po prostu tak nałożyć i całości zatopić, chyba że upłynniam tą całą mieszankę, tylko musi być najpierw dobrze wciśnięta pierwsza warstwa, która się łączy z powierzchnią. Musi być wszędzie dobrze wciśnięta. Jeżeli mamy tak nierówne podłoże jak tutaj, to użyjcie sztywnego pędzla albo ze sztywnym włosiem, albo weźmiecie pędzel ucięty do połowy, to co ja teraz właśnie zrobię. Pamiętajcie o tym, przecięty pędzel odtuście jeszcze dodatkowo. Tak samo nie powiedziałem też o szpachtulce, czy to w odtłuszczaczu na alkoholu izopropylowym, czy to na acetonowym. Do pojemniczka nawet możecie nalać. Nie benzyna, nie denaturat, to nie są rozpuszczalniki, to nie są odtłuszczacze. I wcieram. Jak zabrakło, możemy sobie wytrzeć. Dopiero na tak położoną powierzchnię mogę nałożyć kolejną warstwę. Tyle, ile będzie nam potrzebne do tego, żeby wypoziomować całość. Zachowując oczywiście przy tych klejach, to jest około 1-2 mm grubości samego kleju. Podłoże mam już zrobione. Teraz to samo robię z prowadnicą, którą będę nakładał. Będziemy wklejać. Tutaj już nie ma problemu, jest ta powierzchnia już jest o wiele równiejsza. Mamy nałożoną pierwszą warstwę wtartą. No i teraz, jeżeli potrzebujemy nadłożyć, to nakładamy z jednej strony, z drugiej strony, no i jeszcze trzecia. Całość zatapiamy, dociskamy oczywiście. No i teraz, jeżeli potrzeba jeszcze gdzieś nadłożyć, to całość wcieramy. A nadmiar, jeżeli będzie potrzeba, to zeszlifuję, co zobaczycie, jak zwiążę produkt. Jesteśmy po związaniu kleju i zobaczymy, jak się obrabia tarczą oraz frezem. Naddatki, które tutaj mamy, bierzemy szlifierkę. Ze szlifowaniem tarczy z papierem ściernym nie ma problemu. Tutaj mamy małą taczkę z papierem setką. No i weźmiemy frez. zmniejszymy troszkę obroty do 8000. Z frezem też nie ma problemu. Pamiętajcie o tym, że data, która widnieje, to jest data produkcji, a nie data przydatności.